Tego typu imprezy, zarówno studyjne, jak i plenerowe, Sołtys i Rada Sołecka organizują aż 6 razy w roku. Na każdej z nich jest około 200 uczestników. Imprezy o różnym charakterze kierowane są do różnych grup wiekowych. Każdy może wziąć w nich udział. Pikniki są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Impreza jest otwarta, są uczestnikami osoby z Wrocławia. Zapraszają swoich przyjaciół. Też po sąsiedzku zapraszamy zwykle naszych kolegów sołtysów z innych miejscowości. Oni też tutaj przyprowadzają swoich znajomych i to się rozkręca. Na pewno wieczorem będzie to już zupełnie inna sytuacja. Będzie tak dużo ludzi, że Państwo będziecie mieli też przyjemność może też zobaczyć, co rzeczywiście będzie. Czerwcowy piknik został sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego i zorganizowany we współpracy z różnymi partnerami, między innymi gminą Kobierzyce. Działamy na tym samym terenie dla tych samych mieszkańców, my może lekko dla innych, bo dla przedsiębiorców, którzy pracują na rzecz innych, ale cel mamy ten sam, integrować się, spotykać i się razem cieszyć, że się znamy. Gołym okiem widać, że festyn to doskonała oferta dla rodzin z dziećmi, które chciałyby w inny niż zazwyczaj sposób spędzić słoneczny czerwcowy weekend. Bardzo fajny piknik, cieszymy się, że gmina o nas zadbała i myśli o dzieciach i naprawdę, początki są super, dziecko jest zadowolone, że w superlatywach. Są fajne różne atrakcje, no i się podoba. To jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Nie byliśmy co powiem od 14, bo to był wtedy ten blok dla dzieci. Ale aktualnie te występy bardzo ładnie to wychodzi wszystko. Lokalne imprezy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dają możliwość nie tylko skosztowania dobrego jedzenia i zaprezentowania swoich talentów, ale przede wszystkim integrowania się lokalnej społeczności. A to zawsze jest w cenie. Agata Todorow, Echo 24. Takiego sztucznego oddychania.